Cześć! Cześć! Witam! Korzystając z kolejnej okazji, że mam znowu ze sobą Pawła Wladło oraz Klarę, zamierzam troszeczkę pociągnąć ich za język na temat zanęt Marcela, które stosują, używają i mogą o nich coś wypowiedzieć. No więc zacznę od Klary. Klara, czego najczęściej z tego używasz tutaj? Na pewno Gold Pro, bo to jest taki klasyk, gdzie by się nie pojechało, szczególnie jak się nie zna wody i się na wymówisku. Mamy do wyboru w trzech wersjach, w wersji jasnej, ciemnej i takiej yellow, lekko można powiedzieć przejaśnionej, żółtawej. Szczerze mówiąc, najbardziej się przyzwyczaiłam do tej klasycznej i najwięcej na niej łowię. W zasadzie, tak jak powiedziałam, gdzie by się nie było, bez względu na to, jakie mamy dno, jakie mamy łowisko, ta zanęta naprawdę daje radę. Jest fajnie, mocno przemielona, to jest dosłownie puszek. Po złączeniu zanętki z wodą robi się taka fajna, pulchniutka konsystencja, także ta zanęta bardzo, bardzo ładnie pracuje. Wcześniej prezentowaliśmy to w akwarium, ale myślę, że bardzo dobrze znacie tę zanętę. Uwielbiam też Expander Gold. Jest to zanęta, którą bardziej używam na wczesną wiosnę i taką późną jesienią. Tutaj mamy bogata w mączkę rybną, trzeba przede wszystkim dodać. Czuć bardzo, bardzo, że tak powiem, zapach tej ryby. Dokładnie. Tutaj chyba też jest jakiś zmielony pelet. Generalnie jest to, z tego co kojarzę, chyba zanęta taka mocno karpiowa. Tak, mocno karpiowa. Powiedziałbym nawet komercyjna taka. Tak, fajnie się sprawuje przy takim lekko torfowym dniach. A ty? Ja używam od paru lat na zawodach Super Cupa pół na pół z Gold Pro, tylko że klasikiem. To jest moja mieszanka na 80% łowisk na zawodach. Ja praktycznie łowię tylko po zawodach. Zdarza mi się bardzo często również, ale już bardziej prywatnie niż na zawodach, używać zanęty Turbo. Ale właśnie Black czy tej drugiej? Bo ona występuje też w dwóch wersjach. Kolor to uzależniony jest od pory roku przeważnie. Okay. Ewentualnie od tego, czy jest dużo w łowisku drapieżników, czy nie. Jeżeli jest dużo, no to trzeba, nie można robić jasnej plamy, bo niestety ryby mniejsze, które my chcemy łowić, nie przypłyną, bo będą się bały, że zostaną zjedzone przez drapieżniki. Mm-hmm. Używam również na karpie, tylko nie do metody, jak to tą zanętę, Hipro Carp. Normalnie lepię z niej kulę, tylko trzeba bardzo uważać, żeby nie przelać, bo bardzo mało ona potrzebuje wody. Zobaczcie, jakie tutaj są frakcje. Tu są grube frakcje, no i to jest zanęta, która naprawdę fajnie działa na karpiki. Ale używam jej również, zdarza mi się, na łowiska, gdzie są wszystkie rodzaje ryb, gdzie jest dużo ryb. Ale troszkę wtedy ewentualnie odsiewam tą frakcję grubą i mielę, tak? I wtedy też jest naprawdę fajna mieszanka. Warto ją spróbować i wypróbować. No a ty, Karol, masz jakąś ulubioną? Tak. Ja już od kilku lat, moja ulubiona mieszanka na pory chłodne, zimne, super roach. Mieszanka czarna, tak jak tutaj widać, bardzo drobna, dosłownie można powiedzieć puszek, słona. Wydaje mi się, że powoli zaczynam już ją rozgryzać i wiem, jak dozować wodę i radzić sobie. Również tak jak Paweł i chyba Klara, ty, podejrzewam, że cała Polska bazuje na Gold Pro, tylko że w wersji troszeczkę ciemniejszej Classic. Nigdy mnie nie zawiodła i osoby chyba, którym zawsze doradzałem tą zanętę, również nigdy się nie zawiodły. Aczkolwiek nie mówię, że ta tutaj jaśniejsza się nie sprawdzi, tak? Po prostu ta jest na pewno na dużo większa, te leszcze, które się nie boją. Ja używam osobiście i na rzeki. Na rzeki? Tak. Widzicie. I ona jest tam naprawdę w porządku. Oczywiście swoje zanęty i mieszanki możecie urozmaicić różnego rodzaju atraktorami. Tak jest. Które mamy bardzo w wielu smakach. Legendarnych przede wszystkim smakach, bo muszę w zapachach, muszę wam powiedzieć, że jako dziecko, jeżdżąc gdzieś do wujka, naprawdę dziecko, bo pamiętam to jak przez mgłę, u niego już leżały w tych opakowaniach, co prawda były troszeczkę bardziej żółte, ale nic się nie zmieniły, loga czy zapachy, cokolwiek. Tak jak było to sprzed laty, tak jest do dzisiaj. Aczkolwiek wiele osób, podejmowaliśmy już tutaj ten temat dzisiaj, pyta się, co się dzieje z kolorami. Dlaczego, powiedzmy, bo my tu jeszcze mamy wcześniejsze dostawy,
truskawka jest czerwona, ale w nowej dostawie ona jest jasna. Biała praktycznie. Biała. Dzieje się to dlatego, że Unia Europejska narzuca standardy barwników jak najmniej, do tego stopnia, że będzie to totalnie ograniczone. Nie będzie można stosować chemicznych barwników i dlatego powoli większość producentów wychodzi z tego, tak? Tak, natomiast jeżeli chodzi o skład, naprawdę zapewniamy, że jest to jeden do jeden to samo. Różni się tylko i wyłącznie kolorem. Także i zapach, tak jak mówię, legendarny, nic się nie zmieniło. Tak, dokładnie. Także myślę, że karmel z atraktorów jest bardzo topowy, chociaż gdzieś tam truskawka z wanilią. Wanilia tak samo, oczywiście. Chociaż powiem wam szczerze, że... Ostatnio Tea Orange, muszę powiedzieć, tak? Również. Ja chciałam powiedzieć o Bitfishu mocno śliwkowym, który pewnie teraz wejdzie na jesień. W tym roku, ze względu na to, że pogoda była bardzo długo taka mało letnia i mało wiosenna, ten po prostu atraktor się sprzedawał i robił robotę. Tak, również rozprzyszkowałem sobie tutaj klej, którego używam. Może mi się tylko tak wydaje, ale generalnie dużo mniej go zużywam niż całej reszty klejów z pobocznych marek. Wydaje mi się, że dużo mniej muszę go nasypać, żeby tak samo mi skleił, więc warto sobie spróbować, akurat tutaj naszykowaliśmy. Również dodatek na tą porę roku, bo tutaj już mamy jesień, praktycznie zapasem. Prażone mielone konopie, to też jest, bo nie zapomniałem o nim dodać, dodatek, który często stosuję przed lepieniem samych kul. Nie za dużo, żeby nie przegiąć, ale fajnie jest, jak w wodzie coś buzuje, więc warto mieć gdzieś w swojej torbie pod ręką. Nigdy nie wiecie, kiedy wam będzie potrzebne. Dokładnie, jeszcze jak sięgniesz tam lewą ręką, mamy likwidy. Tak jest. Chociażby o których też warto powiedzieć. Tutaj mamy chyba płyteczkę. Tak. Tak, bardzo, bardzo intensywnie pachnące. Nic nie zaszkodzi, żeby zastosować, aczkolwiek tak jak łowimy na zawodach, używając coraz mniej takich gadżetów, tak na prywatnym wędkowaniu coraz częściej atraktory, likwidy bądź aromaty coraz bardziej się sprawdzają. Jest coraz większa presja wędkarska nad wodą. No i niestety, trzeba jakoś kombinować, żeby się do tej ryby dobrać. Tak, szczególnie, że na komercjach te ryby są z każdej strony karmione i trzeba naprawdę pokombinować, żeby ona się zainteresowała akurat naszym zestawem, a nie kogoś, kto jest obok. Dokładnie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie pod tym filmem, chętnie na nie odpowiemy. Jeżeli nie będę w stanie wam pomóc, zasięgnę rady ekspertów, będę się posiłkował, wtedy postaram się każdemu w jakiś sposób pomóc. Puszczam moich miliszuńskich do domu, wracam do dalszej pracy, gdyż muszę jeszcze paczek dla was parę przyszykować i też czmycham do domu, także trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia. Hej. Hej.